Ja bym odchodziła od tych mediów tradycyjnych, a szła w kierunku internetu, ciekawych gier internetowych o tematyce medycznej, spotów takich uświadamiających, ale nie jakichś straszących ludzi, tylko na przykład dowcipnych, a jednak mówiących o jakimś problemie medycznym. Ja jeszcze pamiętam takie zamierzchłe czasy, kiedy w ogóle temat choroby nie był tematem obecnym w mediach, dlatego że uważano, że jest to temat tabu, bez względu na to, o jaką chorobę by chodziło. Potem stopniowo oswajano różne tematy. Chyba takim pierwszym tematem, który pojawił się w mediach, był rak piersi i działania Amazonek związane z budowaniem świadomości dotyczącym raka piersi i badań profilaktycznych. A potem stopniowo jakby wchodziły kolejne problemy natury medycznej czy terapeutycznej do takiej debaty medialnej również. Pojawiały się kolejne programy medyczne, telewizyjne, radiowe, więc były i jest nadal takie miejsce, czy są miejsca, gdzie ta dyskusja się odbywa, więc myślę, że jest dużo łatwiej niż kiedyś mówić o tych kwestiach. Ale z drugiej strony teraz obserwujemy taki moment, kiedy tak naprawdę ważna jest sensacja, ważna jest polityka, ważna jest debata polityczna. Oczywiście czasami tematy zdrowia również zahaczają o te kwestie, ale gdzieś temat zdrowia przestaje być takim tematem pierwszej wagi. Temat, czy też temat konkretnej choroby, konkretnej jednostki chorobowej. Wobec tego trudniej jest organizacjom pacjenckim teraz przebić się czy do wydania wiadomości, czy do jakiegoś innego programu, bo są jakby inne, bardziej bieżące tematy. Tutaj się wydaje, o jeszcze zdążymy o tym powiedzieć. Więc o tyle jest trudniej, że media nastawione są bardziej na sensacje, a nie na edukację i nie na uświadamianie pewnych problemów. Ja myślę, że ogromnie ważne jest, żeby umieć zbudować dobrą, skuteczną taką kampanię społeczną, na przykład taką, która będzie wykorzystana w mediach. Niekoniecznie w mediach tradycyjnych typu radio, telewizji, ale właśnie w internecie, nie wiem, na smartfony, na tablety, jakieś aplikacje. To wszystko już organizacje niektóre zaczynają robić, a więc trafiamy do młodych ludzi, trafiamy do tych, którzy oby nie, ale mogą stać się kiedyś pacjentami i edukujemy od najmłodszych lat. A jeśli edukujemy od najmłodszych lat, no to szukamy tych narzędzi, które działają na najmłodszych. Więc ja bym odchodziła od tych mediów tradycyjnych, a szła w kierunku internetu, ciekawych gier internetowych o tematyce medycznej, spotów takich uświadamiających, ale nie jakichś straszących ludzi, tylko na przykład dowcipnych, a jednak mówiących o jakimś problemie medycznym. Więc odwrócić trochę myślenie, nie dyskusja siermiężna w gronie ekspertów, tylko coś zabawnego, coś trafiającego do wyobraźni, ale komunikującego kwestie problemu zdrowotnego. Ja to rozumiem jako wyposażenie uczestników Twojej dzisiejszej konferencji i jutrzejszej konferencji w pewne narzędzia do tego, żeby komunikować się skutecznie ze wszystkimi elementami tego systemu, czyli skutecznie i dobrze komunikować się wartościowo dla siebie z lekarzem i z jakimś decydentem, jeśli jesteśmy organizacją, i z prawnikiem, jeśli będzie potrzebny w jakichś spornych kwestiach, i z biznesem farmaceutycznym, który jest nam potrzebny, bo potrzebujemy funduszy, i z tymi wszystkimi elementami, które tutaj działają na tym rynku, wyposażyć w narzędzia, żeby potrafili to robić.